Jak otworzyć się na ludzi? To naprawdę trudne pytanie. Przecież tak często nie jest nam łatwo otworzyć się na własną rodzinę, znajomych, na siebie samego, a co dopiero otworzyć się na nieznajomych. Teraz bym chciał, żebyście się do siebie odwrócili i poznali. Nieznajomych, którzy się od nas różnią wyglądem, wiekiem, punktem widzenia, całym światem. Cześć, jestem Zosia. A ja jestem Martyna. Czemu tak zwracasz uwagę na to, że trzymam się za rękę? Czy nie wiem, czy budzi to twój niepokój, czy... Nie, absolutnie nie. Dzień dobry, witam. Cześć. Halina. Narcyz. Nie rozumiem ja po polsku. Nie ma problemu. Widzę, że pan ma ładny mundur, czyli służył pan w... Aha. Pani mówi, że tylko mam ładny mundur. A ja to co? Pan też stary, jest stary. Ale ja jeszcze, proszę pani. Jeszcze mogę śpiewać, tańczyć z takimi damami jak pani. Niestety. A co innego? Gotuję. Jak widać, to założonym obrazku. Broda nie przeszkadza w tym tam... Absolutnie. ...mieszaniu w piarkę? Nie. Wierzę i się pielęgnuję.